a wszyscy ludzie, którzy kochają wolność, którzy kochają prawdę, to sięgają do Biblii, wybierają najpierw osobiście Jezusa Chrystusa, a potem wybierają politycznie. I dzisiaj Brazylia po 100 latach tej pracy świętuje wybór biblijnego prezydenta, który nie tylko jest nominalnie z przynależności do Chrystusa czy do jakiegoś kościoła biblijnego, protestanckiego, ale on rzeczywiście głosi to, co Biblia głosi w sprawie polityki. On to głosi już w postulatach politycznych. Andrzej mówił o dostępie do broni, ale w swoim takim, w tej pierwszej mowie, którą po ogłoszeniu wyników powiedział pan Bolsonaro, powiedział, że koniec z lewactwem, koniec z socjalizmem, koniec z lewackimi popapranymi eksperymentami i odmienimy los Brazylii. On rozumie, że to jest dziejowe wydarzenie w historii tego największego państwa, największego narodu i prawdopodobnie całego kontynentu, bo podobne procesy dzieją się też w innych państwach. Tu gdzieś na przeciwległym biegunie jest ojczyzna komunisty, katolika Franciszka, Argentyna, ale i tam też są już biblijni chrześcijanie, tam też ta sama praca się toczy, także to trzeba powiedzieć. To jest plan dla Polski, nie na najbliższe wybory od razu. Nie da się losu państwa odwrócić w wyniku jednego wrzucenia karty wyborczej na taki czy owaki program. To musi iść zmiana ludzi, poszczególnych ludzi. I ten proces trwał około 100 lat w Brazylii. Przykład Brazylii pokazuje, że można katolicyzm kopnąć w dupę, można hierarchów kopnąć w dupę i wygrać wybory wśród uczciwych ludzi. Proszę, macie katolicy z PiSu, zobaczcie, że dokładnie tak można zrobić w najbardziej katolickim kraju świata, praktycznie jeszcze niedawno. Ale ten film mi podaje rozwiązań, dlatego my zapraszamy was na film Luther. Tam jest pokazane rozwiązanie tego samego problemu, bo Luther swój kler widział od wewnątrz, bo to był ksiądz katolicki. Nawet wysłany z misją do Rzymu. Jak pojechał do Rzymu, to już mu więcej nie trzeba było nic tłumaczyć. Już wiedział, że z katolicyzmu nic nie będzie. Że tu trzeba od nowa skierować ludzi dokąd? Ano właśnie do Słowa Bożego. I przetłumaczył Biblię na niemiecki. Weźcie do ręki teraz Biblię. To jest dobry czas. Bo inaczej pójdziecie w emigrację wewnętrzną. Bo ktoś, kto zobaczył ohydę katolicyzmu, no już nie może teraz tak spokojnie pójść na mszę i fajnie jest, ja tu jestem dla Boga, a nie dla księdza. No a komu płacisz? Bogu czy księdzu? No, proste jak drut, nie? Także jesteś tam dla tego człowieka, którego uważasz za przedstawiciela Boga. I nie mów, że jesteś tam dla Boga, bo płacisz księdzu. No i proste, nie? Słuchasz księdza, bierzesz od księdza, no. I nie, to jest taki komunistyczny wytrych, żeby utrzymać ludzi w dyktaturze właśnie tego komunistycznego. Komunisty. Także zachęcamy wszystkich do obejrzenia tego filmu. Co ciekawe, film Kler jest dość masowo pokazywany w Polsce. Film Luther był zakazany we wszystkich kinach w Polsce. Jest dostępny tylko, można powiedzieć, w drugim obiegu. Niektóre kościoły, tu pozdrawiamy tych pastorów, którzy jeszcze mają odwagę pokazać film Luther w kościołach. Takie były próby. Jest oczywiście na YouTube w polskiej wersji też dostępny. No a my zapraszamy dzisiaj na którą? 19. O, na 19. Tu na Chopina. Super, nie mogę się doczekać. To prosimy bardzo.